Trybunał Stanu dla Glapińskiego, Magdalena Biejat zaskoczyła koalicję rządzącą. W Koalicji Obywatelskiej przygotowują się do postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy skrytykowała sposób, w jaki został napisany wniosek w tej sprawie. Gdybym była posłanką, nie podniosłabym za nim ręki, powiedziała w Polsat News. Wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zostanie złożony w Sejmie we wtorek, 26 marca, redaktor, zapowiedział w rozmowie z agencją Bloomberga, poseł PO Janusz Cichoń, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Glapiński przed Trybunał Stanu. Magdalena Biejat skrytykowała formę wniosku. Po złożeniu wniosku sejmowa komisja rozpocznie postępowanie, które może trwać od 6 miesięcy do roku. Komisja będzie przesłuchiwać świadków, w tym samego prezesa NBP. PiS stara się uniemożliwić wezwanie Glapińskiego przed oblicze komisji, napisał Bloomberg. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to proste. Spodziewamy się przeszkód ze strony prezesa, powiedział poseł Cichoń agencji. Warto przypomnieć, że złożenie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego to jeden ze 100 konkretów na 100 dni, a więc obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Adam Glapiński stał się kolejnym ministrem rządu PiS, który prowadził politykę nie w obronie złotego, inflacji, czy żeby mieć stabilną złotówkę, tylko żeby, jak najbardziej pomóc PiS, komentowała w niedzielę w Polsat News Katarzyna Lubnauer z KO. O sprawie wniosku wypowiedział się też Mirosław Suchoń z Polski 2050. Nie będziemy przeszkadzać w jego procedowaniu, Adam Glapiński jest szkodnikiem polskiej gospodarki i trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, zaznaczył. Koalicja rządząca nie mogłaby liczyć na Magdalenę Biejat z Lewicy i partii Razem, gdyby wicemarszałek Senatu mogła zagłosować w Sejmie. Biejat mówiła, że Lewica za czasów rządów PiS krytykowała Glapińskiego. Działał konkretnie po to, żeby wspierać partię rządzącą, podkreślała, ale dodała, że wniosek nie jest napisany dobrze. Wniosek się nie broni. Gdybym była posłanką, nie podniosłabym za nim ręki. Pociągajmy Glapińskiego do odpowiedzialności za konkretne przewinienia, a nie za to, że wykorzystywał swoje uprawnienia, dodała Magdalena Biejat w Polsat News. Adam Glapiński przed Trybunał Stanu. Szykuje się polityczna awantura. Przypomnijmy, że uchwała o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu m.in. prezesa NBP Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, 231. Z kolei chwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS m.in. premiera oraz członków rządu Sejm podejmuje większością 3/5 ustawowej liczby posłów, 276. W styczniu tego roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o TS, które mówią, że przegłosowanie przez Sejm wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP oznacza automatyczne zawieszenie go w czynnościach służbowych. Glapiński natomiast sam nie odsunie się od obowiązków na czas procedury mającej postawić go przed Trybunałem Stanu. Tak wynika z wypowiedzi wiceprezes NBP Marty Kajtli. Reklama. TK uznał też, że niezgodny z konstytucją jest ustawowy zapis, że do postawienia prezesa NBP przed TS wystarczy bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz że niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o TS, które mówią, że w gronie osób, co do których stosuje się kwalifikowaną większość 3/5 ustawowej liczby posłów, przy głosowaniu nad wnioskiem o postawienie przed TS, nie ma prezesa NBP. Wniosek w tej sprawie skierowali do TK posłowie PiS.